Wróżba na drugą niedzielę Adwentu, czyli porada od kart anielskich. Witam Was, kochani Państwo, bardzo, bardzo serdecznie. Wyciągnę dzisiaj dla Was kartę rady na ten piękny czas adwentowy. Oczywiście proszę Was o komentarze, o lajki, o nowe subskrypcje. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie powiadomienia od YouTube'a o moich najnowszych premierkach z wróżbami dla Was. Codziennie wydaję filmiki dla Was na różne tematy miłosne, również rozkłady tygodniowe, horoskopy. Kochani moi, również też zapraszam Was na wróżby indywidualne. Wróżby indywidualne można nabyć u mnie poprzez e-maila. Adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale, pod tym filmikiem lub w komentarzach, także w filmiku wyświetlam. Także zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne. Wyślę Wam wtedy terminy i warunki takich wróżb. I zaczynamy. Połącz się z naturą. Widzicie, jak natura ważna jest dla Waszego rozwoju, dla Waszej medytacji, ciszy, spokoju, relaksu. Spędzanie czasu na świeżym powietrzu odmładza Cię i inspiruje. Także idź na spacer, wyjdź z domu, wdychaj świeże powietrze, idź do lasu, na spacer, na łąkę, w góry czy nad morze, by ukoić się piękną naturą. Natura jest jak doping, tak? Nie dość, że oczyszcza nas z wszystkich stresów, napięć, to jeszcze, kochani, relaksuje nas, odpręża, oczyszcza umysł, płuca i daje nam nową energię, nowe spojrzenie jakby na nasze sprawy. Natura sprawia, że jesteśmy znowu w harmonii, że odzyskujemy balans. Także połącz się, kochana, z naturą, osoba pytająca. Jeszcze wyciągnę trzy wskazówki dla Was. Podziwiaj to, co w życiu piękne. Widzisz, nawet w odniesieniu do natury, jeśli jedziesz gdzieś nad morze, do pięknych krajów, idziesz do lasu, to podziwiasz piękną naturę, piękno, tak, którego normalnie nie dostrzegasz. Wzbogacasz życie swoją osobą, czyli spójrz też na siebie, jesteś wartościową osobą i wzbogacasz je, na pewno wielu ludzi kocha Ciebie taką, jaką jesteś. Żyj radośnie, czyli raduj się z tego, co masz i z rozmaitych spraw, momentów. Dziękuję Wam serdecznie, taka jest rada na drugi Adwent. I do usłyszenia, pięknego czasu adwentowego. Do usłyszenia już wkrótce.